prawa na trybunach. Bułgarzy zastopowali naszą akcję, ale teraz tracą piłkę. Iwan. Czy będzie centra? Jest! Czereszewski! Czereszewski raz jeszcze! Gol! Gol! 1-0 dla Polski! 18 minuta. Sylwester Czereszewski strzela bramkę dającą nam prowadzenie. 1-0. Odetchnęli z ulgą. Tomasz Iwan ściska się z Czereszewskim, teraz ze swoim kolegą z drużyny, Jackiem Zielińskim. 1-0. Umilkły bułgarskie trybuny. Zrobiło się cicho na stadionie w Baku, w Burgas. Prowadzimy 1-0. Czereszewski podziękował Bogu za ten strzał. Może nie tyle za ten drugi strzał, co za to, że mógł jeszcze dobijać. Pierwsza próba była nieudana. Raz jeszcze Czereszewski. Piłka odbita od bułgarskiego obrońcy. Bramkarz Zdrawko był w tym czasie na ziemi. W wywiadzie dla Super Expressu Janusz Wójcik powiedział nawet, że to jest jego z największych jego osiągnięć. Właśnie odkrycie talentu trzeciaka dla kadry narodowej. I groźnie Bułgarzy! Nie ma bramki. Mieliśmy szczęście. Gol wisiał na włosku. Znów druga akcja. Niezwykle koronkowa, techniczna. Zagranie piętą do wychodzącego gracza. Kazimierz Sidorczuk co prawda asekurował lot piłki. Ale kto wie, co byłoby, gdyby to uderzenie było celniejsze. Niespokojnie. Do przodu, oczywiście do trzeciaka. Do końca przytrzymaj. Jeszcze dwie minuty, jeszcze dwie minuty. Jerzy Brzęczek na pewno przytrzyma. Świetnie. Brzęczek może jeszcze spróbować zaatakować, nie tylko przytrzymać piłkę. Doskonale! Gol! Gol! 2-0! Gol do szatki i Sylwester Czereszewski. Wielki dzień tego chłopaka, który rozpoczął swoją wielką karierę piłkarską w Olsztynie, a teraz gra w Legii DU Warszawa. Jerzy Brzęczek, tak jak chciałem, tak jak bardzo go o to prosiłem, nie tylko przytrzymał piłkę, ale i rozegrał tę akcję. Błąd Guńczewa, błąd Zdrawkowa. Mówiłem o tym, że nie zrobił takiego popisu jak wczoraj bramkarz Francuzów Fabien Barthez, a jednak stało się może nie na 15, ale na 7 metrze bardzo podobny błąd i Polska prowadzi z Bułgarią 2-0 po odniesieniu sukcesu. I atakują Polacy, a więc wariant szwedzki, ten, o który upominał się Jan Tomaszewski, a więc daleko, daleko od własnego pola karnego. Brzęczek, świetnie, świetnie, będzie gol, nie ma! Niewiele brakowało. Rafał Siadaczka, to o czym mówił Jan Tomaszewski, ofensywnie grający obrońca, poszedł lewą stroną, dostał piłkę od Brzęczka i byliśmy blisko rozgromienia, pogrzebania Bułgarii. Niewiele, niewiele brakowało. Miał trochę za mało miejsca w reprezentacji. I znów znakomicie do przodu. Trzeciak. Przepraszam. Iwan! Iwan! Gol! Gol 3-0. A jednak to, co nie stało się minutę temu. To, co nie wyszło Siadaczce, wyszło Tomaszowi Iwanowi. 3-0. Pogrom. Oczywiście za wcześnie byłoby mówić, że to są pewne 3 punkty. Świetnie, świetnie gracz PSV poradził sobie z Kiciszczewem, z innym graczem Liteksu. Raz jeszcze. Znakomicie, znakomicie to zrobił. Wyjście w stylu Mirka Trzeciaka, dlatego pierwsze co krzyknąłem, to Trzeciak w polu karnym, ale to był Tomasz Iwan. Relacje, informacje z tego, co dzieje się w klubach, w restauracjach, w domach, w których oglądany był ten mecz. O Boże, nie ma. Wydawało się, że będzie to fatalny błąd Kazimierza Sidorczuka.
To byłoby danie szansy Bułgarom, stworzenie im nadziei. Strzał rezerwowego gracza i na szczęście na linii bramkowej Sidorczuk złapał piłkę puszczoną pod pachą. Nie wiem, jak to skomentuje Jan Tomaszewski, ale serce stanęło nam wszystkim w gardłach. I drugi gol. Gol do szatni, a potem knockout w drugiej minucie i 25 sekundzie Tomasz Iwan. Znów po podaniu Brzęczka. Nie ma gola. Świetnie. Kolejna okazja podawał Rafał Siadaczka. Uderzał, jeśli się nie mylę, Tomasz Iwan. Czereszewski daleko, wysoko w trybuny, ale na koncie żółtą kartkę. Opuszcza boisko. Mamy trzeciego gracza Widzewa po... Ale oto sytuacja. To powinien być go.